Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, jest ze mną Maciek. Jestem, dzień dobry. I witamy was w kolejnym odcinku z Black and White'a. I moi drodzy, w dniu dzisiejszym będziemy kończyć drugą wyspę, a właściwie myślę, że nawet chyba od razu to zrobimy, mój drogi, wiesz? Też tak myślę. Tylko, że musimy zniszczyć świątynię wroga. Śmierć. No to jedziesz. Więc myślę, że... A tu się jeszcze jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. A tu się jeszcze jego wyznawcy modlą. To ja nie mogę tego jeszcze zniszczyć. No trzeba... Trzeba te wyznawstwo ukrócić. Kurde, wiesz co? My musimy te wioski poprzejmować, bo w innym wypadku będziemy złym bogiem, jak zniszczymy świątynię, gdzie są ludzie. Aha. No. Ale to powinno nam całkiem szybko... Ile tu potrzeba wiary? Chociaż nie, ta wioska... Nie, ona jeszcze nie jest. 640... Nie, ona jest nasza, bo mamy serduszko, tak? Tak. Tak. Czekaj. Wszystko jest na sprzedaż. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w sytuacji, w której... To też jest nasze w sumie. Tak, ale wiesz, dlaczego jest ręka? Czekaj. Tak, to też. Wiesz, dlaczego jest ręka? Dlatego, że nie mamy chowańca. A. I dlatego też nie widać posągu, niestety, bo chowańca nie ma. Mhm. To czekajcie, spróbujemy to jakoś szybko tutaj w miarę ogarnąć. Mam nadzieję, że nam się w miarę szybko uda. Jeszcze myślę, że możemy ich podleczyć spokojnie. Lepszonym cudem. Dobry. Damy im może jeszcze drewno. No, tylko nadzieję, że się zaraz... 464 wiary jest nam potrzebne. Kurde, no... Teoretycznie to dużo trochę. Powiem ci tak, teoretycznie mógłbym zniszczyć tą świątynię, tylko tak jak mówię, problem będzie taki, że niestety, ale... będzie to potraktowane jako napaść, wiesz, taka zła, nie? Żywioł konstrukcji. Więc nie możemy. I słuchajcie, nie zdziwcie się, że jak mniej więcej w 7 minucie zatnie się gra. A to jest standard, Wojtek, tak. To jest od wszystkich odcinków, od samego początku. Bo słuchajcie, my już tutaj wyliczyliśmy mniej więcej, jak to ma wyglądać. I czekaj, czy mamy cud stada ptaków? Kurde, jeszcze nam się nie wygenerował, no jaki bullshit. Dobra, ale czekaj. No niestety, musisz troszkę poczekać. No niestety, ale zanim, sprawdźmy, czy tutaj... Dobra, tu się żaden kamień nie wygenerował, bo chciałbym zebrać ze sobą wszystkie artefakty, bo wydaje mi się, że wiesz co, cudów to my chyba raczej przenosić nie będziemy, dlatego że z tego co pamiętam, to tam i tak będzie to w miarę okej, jeżeli chodzi właśnie o cuda, więc te wszystkie podstawowe oczywiście mieć będziemy, także nie ma najmniejszego sensu się w to bawić. No chyba, że będziemy mieli baga z cudem drewna, to będzie źle. Dlaczego? To jak pójdziemy do nowej tej, to zobaczysz, o co mi chodzi. W ogóle widzę, że nam spadł ten. Ale to niestety nam ludzie umierają. Niestety wiecie co, jak jest za dużo ludzi, to ja nie ogarniam. A ta mapa jest niestety jedną z większych. Więc tutaj niestety nie jesteśmy w stanie po prostu każdemu dogodzić. Możemy jeszcze w sumie spróbować, ale tak się otworzy portal, poprzenosimy sobie te rusztowania. Dlatego, że one nam się przydadzą, bo będziemy musieli na nowo zrobić wioskę. Więc myślę, że moglibyśmy sobie ich troszeczkę tutaj poprzenosić. Poprzenosić. Dlatego zrobimy to tak. Ile mamy? 6-7 można maksymalnie. Czy tu macie jakieś rusztowania dla mnie? Aha, tu się obijacie. Świetnie, brawo. Halo, cud stada ptaków. O, dzień dobry. Śmierć. Powiedzcie, że to nam da dużo. 240 nam wiary podniosło i ile potrzebujemy? No to jeszcze troszkę. 65. No 200 coś pewnie jeszcze, nie? 65. O, okay. To myślę, że cud żarcia wystarczy. Cud jedzenia. Oczywiście. Dobra. Mamy wioskę! Tak, mamy wioskę i teraz... Teraz się... Tak, poszerzyło się. Tak, i teraz musimy tylko poczekać, że oni sobie stąd pójdą, bo w przeciwnym wypadku no nie będzie miło, jak ich porazimy prądem albo czym innym. Tylko jeszcze się zastanawiam, co tu przenieść, kurczę. Na pewno musimy przenieść te rusztowania, to tego jestem w 100% pewny, więc to się zaraz cofniemy. Czy tu jakieś są? Nie ma. A u Kazara były jakieś? Aha, to w ogóle jest niewybudowane, bo tutaj żadnych uczniów nie zrobiliśmy. No ale dobra. Mamy 7 sztuk rusztowań, bardzo mnie to cieszy. I tu jeszcze jakieś będą? Tu mamy jedno, to jedno możemy sobie olać. Dobra, czy ludzie już poszli, bym chciał jego świątynię rozwalić? Halo? Patrz, jeszcze idę. Halo? Co wy tu robicie, ludzie? No poczekaj chwilę, pójdą i będzie spokój, nie? Zobacz na to. Co ci ludzie, halo? Oni są, Wojtek, strudzeni męczarnią i tułaczką. Widzicie,
i należeliście do takiego złego boga. Ja was uleczę. Czy to wam pomoże? Wiecie, że tak. No i nadal się będą czołgać jak te. Halo kobieto, co ci jest? Gospodyni domowa, kręgosłup społeczeństwa. Halo kobieto! Śmierć! A ty? Gospodyni domowa, no i czemu wy tak... Ty patrz, jak podniosę i położę, to jest okej. Okay. Widzisz, ręce, które leczą. A, widzisz? No dobrze. W ogóle tak. Dobrze, ale czym byśmy ją tutaj... Może piorunami? A może takim czymś mocnym? No to najmocniejsze chyba mamy niestety tylko piorun. Tylko poczekamy sobie na wzmocniony piorun. Bo tak, cud stada ptaków nam nic nie da, ale jeżeli dobrze kojarzę, to cud stada ptaków chyba będziemy mieli dostępny w świątyni. Ale nie dam sobie łapska uciąć. Dobra, zabijemy. No, ile? Mocniej! 97% dopiero serio. No to kula ognia, halo kula ognia. To jest powódek, krakanie czy cokolwiek. Zwiększenie. Nie wiem, wzmocnionym cudem kuli ognia. O, przynajmniej się zajarała. I cud kuli ognia tutaj chyba naj... Patrz jak leci, patrz tak, jak leci. Ona zaraz padnie. Bo to podpaliliśmy, więc wiesz. 32%. No to myślę, że jeszcze raz możemy potraktować kulą ognia. Oczywiście wzmocnioną. Halo kula ognia wzmocniona. Zwiększenie. No, kula ma wolne. Tak, no i papa. Pięknie. I nowy świat przed nami teraz. I powiem ci, że mi się ten świat, do którego teraz idziemy, chyba najbardziej podoba. Co prawda jest... Dlaczego? Jest, zobaczysz. Co prawda jest on dosyć trudny, bo będziemy mieli dosyć... Oho, 7 minut. Jest on niestety dosyć trudny. Co tam u was? Tak, co tam u was. Jest on niestety dosyć trudny, natomiast ten świat następny po tym, do którego teraz idziemy, będzie jeszcze fajniejszy. I będziesz bardzo zdziwiony, powiem tyle. Halo Black and White. Jeszcze chwila. Halo Black and White. O. I chyba te kamyczki nawet ustawiłem w dobrym miejscu. Czy nie? Gdzie się pojawi portal? Zaraz zobaczymy. Tak, patrz, w idealnym pośrodku portalu, nie? No, nie do końca pośrodku, ale powinno je chyba wciągnąć. Oczywiście, że tak. Teraz rozumiem. Dobrze, dobrze, tak, wiemy, odzyskać chowańca, bla, bla, bla. Dobrze, ale zanim przejdziemy, czy ja coś tutaj na pewno chcę poprzenosić? Jak myślisz? Na pewno rusztowania musimy przenieść. No tak, no bo inaczej się nie wybudują, tak, nie? Tak, rusztowania... Znaczy, wybudować to nie się i tak wybudują. Tylko... O nie. O nie. Naprawdę. No i kupa. I nie pójdą wszystkie, bo tu stworzyliśmy agorę, nie? A, mogłem to po prostu puścić. No dobra, trudno. My i tak tam dostaniemy, i tak będziemy mieli, tak jak mówię, będziemy mieli cuda, więc nie będzie tutaj to jakimś dużym problemem. Tylko teraz tak, nie kładźmy tego, tylko po prostu to wyrzućmy łapką. O, dobra, teraz spadło. I tu chyba jeszcze coś było. Aha, tu w ogóle, okej, dobra. Tu są, może jeszcze jakieś cuda weźmiemy? Bo tu chyba nam trochę tych zostało, jeszcze z początku właściwie, bo ich przecież nie braliśmy w ogóle. Ja myślę, że weźmiemy, na pewno przeniesiemy cuda drewna. Bo w razie gdyby, mam nadzieję, że tak się nie zrobi, by nam się zbugowała jedna rzecz, to my będziemy mieli małego boosta. Jeszcze jeden cud drewna. Cud jedzenia nie będziemy brać, bo on na pewno będzie w świątyni, tego jestem pewny. Cud stada ptaków to pewnie nam się nie zdążył, oczywiście, że nam się nie zdążył ogarnąć. Cud zwiększenia chowańca nam jest niepotrzebny. Tu żadnego artefaktu nie ma. No, to by było chyba tyle. Boże, zaraz w ogóle w tej pierwszej wiosce już jest ludzi. No wiesz, no przenoszą się, nie? No, ale oni już tutaj... Rozmnażają się, tak, na potęgę. Ale oni już tutaj tak chyba bardzo, bardzo nie mają, wiesz co, gdzie mieszkać nawet. Zaraz ile w ogóle ludzi umarło już. Ojej. Śmierć! Tak. Ja aż chrypłem. Powiem ci, że właśnie w tym momencie, kiedy powiedziałeś śmierć, śmierć powiedziała też babka z gry, nie? Tak? Tak, także masz wyczucie. No widzisz, mam wyczucie.
Tu możemy zamienić chowańca, no, tylko że niestety tego nie mamy, więc nie zamienimy. Tu żadnego artefaktu nie ma. Dobra. To słuchajcie, możemy w takim razie przechodzić do następnej mapy. No nareszcie. I tu będzie jedna cholernie trudna misja i będziemy się nad nią bardzo głowić. Bardzo. Myślisz? Znaczy ty ją pewnie znasz, więc wiesz jak ją znam, robisz, ale ja za każdym razem jak ją robię, grając w Black and White, mam problem. I to gigantyczny problem. Aha, okej. Okay. Musi tu gdzieś być. Co to? Ty teraz tego nie słyszysz, ale nasz chowaniec się darł. Jak nasz chowaniec. O, biedny. I nasz chowaniec jest tutaj. Jest w pułapce. Chyba już kona. Ale teraz już nie możemy go, nie? Wyciągnąć. No właśnie. Zapłaci nam za to. Zdaje się, że te posady... Jesteśmy cały czas atakowani i tak dalej, nie? Kurde. Wielu wieśniaków mogłyby dać taką moc. I tutaj w tej mapie chodzi o to, że są trzy wioski, które my musimy podbić. My będziemy zaczynać w takim dosyć fajnym, ładnym miejscu, bo zapauzuję grę. Mi się tu właśnie, zobacz jak mi się to bardzo podoba, bo to jest tak fajnie ułożone. Zobacz, tu będzie nasza świątynia, tutaj mamy spichlerze, no. Tu są takie przełęcze, widzisz, i tak dalej. Mamy w ogóle taki wodospad fajny. Znaczy powiem ci tak, generalnie mapa jest bardzo podobna do poprzedniej mapy. Wszystkie mapy w tym są bardzo do siebie podobne i tutaj właśnie mamy no cud drewna, który będzie nam co jakiś czas dawać cuda, dlatego czasem jest tak, nie wiem czemu, albo tego wodospadu nie widać, bo zobacz, on jest nałożony na to, widzisz? Mogę w niego wejść. Mhm. I pamiętam, że raz grałem i go nie było, nie wiem czemu, ale to jest nieważne. I tutaj jest pewna świątynia, która jest związana właśnie z tą bardzo trudną misją. I... Nie będę ci mówić, co trzeba w niej zrobić, ale będzie trudno. Dodatkowo, no myślę, że spokojnie do tego dojdziemy, tak, nie? Tak, dodatkowo. Tu jest pierwsza wioska, którą musimy podbić i to jest wioska Chińczyków. Chińska wioska. Tu jest Indiańców, a tutaj zobacz jaki kawał od nas, od tej wioski tutaj. Jest taka zwykła wioska. I żeby odblokować naszego chowańca, musimy właśnie te trzy wioski podbić, bo tutaj jest wioska Kazara. No to... Chyba damy radę, co? No, a to jest jego świątynia. I bitch, Ifa, zobacz, on niby taki super, hiper dobry i w ogóle, a prawda jest taka, że nas, wiesz, zabija i w ogóle, nie? To jest w ogóle hit. Mhm. Dobra. To myślę, że zaczniemy tak. Na pewno w pierwszej kolejności przerzucimy sobie nasze artefakty, które mam nadzieję, że się nie pogubiły. I mi ewentualnie do wody nie wpadły, bo jeżeli wpadły do wody, to jest koniec. No i chyba niestety wpadły. Ile mieliśmy kamieni? 3. To tu jest... 3 albo 4? Nie, nie, 3 chyba. Jest drugi. Sądzę, że musimy zbudować tę wioskę. Tutaj jest rusztowanie. Musimy być silni, abyśmy mogli odzyskać naszego chowańca. Tego jednego będzie podstawą naszej kamienia nam chyba wcięło właśnie. No. Bo jego tu nigdzie naprawdę? I co teraz będzie? A nie, jest. Znaczy, słuchaj, jeżeli chodzi o robienie właśnie artefaktów, czyli to, co robimy, tak, to tutaj nie ma znaczenia, bo możemy po prostu, wiesz, ogarnąć sobie to na takiej zasadzie, że położymy kamienie i może się uda, nie? Uczeń budowniczy. W sensie, że zrobią. Dobra, zróbmy trzech budowniczych. Z drwalami tutaj jest problem. W Black and White 2 było to inaczej rozwiązane, natomiast ja bardzo nie lubię, jak mi się ten las niszczy tutaj, bo to tak wszystko fajnie wygląda i wiesz... Żeby to też jakoś wyglądało. Wiesz o co mi chodzi, mam nadzieję. Tak. No. No, ale niestety bywa różnie. Dobra, te drzewa tutaj dajmy na budowę świątyni. Chociaż to i tak pewnie nie wystarczy, ale co z tego? Czy to są dzieci, czy... Tak, to są dzieci. Ale dobrze, zaraz tam myślę, że agorę wybudują. Mamy 5000 drewna potrzebne. Tu idzie chyba kobieta. To możemy z ciebie znowu zrobić, od razu zrobić rozpłodnika. Uczeń rozpłodnik. Wojtek! Że na dzień dobry! No tak, no niech nam się mnożą, bo potrzebujemy dużo wyznawców, nie? Więc robimy sobie jednego faceta i trzy kobity, tak że będzie miał zabawę. A nasz Wojtek! Co? A nasz chowaniec w ogóle od czasu do czasu krzyczy do nas, że go boli. Naprawdę? No, ja słyszę, ty nie słyszysz. No, trzeba się streścić. Trzeba, ale to nie jest takie hop. Uczeń rolny. Czekaj, tu są pola uprawne, to poróbmy rolników. Halo. Tu jest jeszcze jakieś gdzieś pole? Czy tu są tylko dwa? Uczeń rolny. Dobra, to zróbmy tak i dobra. Pomóżmy im trochę z tym drewnem. 4000. Aha, dobra. No tak, 7 minut. 7 minut, dzień dobry.
Nie wiem, słuchajcie, dlaczego tak jest, że to wychodzi zawsze równe 7 minut. Zrówne, zawsze, po prostu zawsze to jest 7 bitych minut, nie? No tak, no bo nie wiem, mi się wydaje, że może Windows jakoś nie fajnie współgra z tą grą, nie wiem. Znaczy, no wiadomo jest to, że na nowszych, na tym najnowszym Windowsie i w ogóle odpalanie gier i tak dalej, to czasami się tak bardzo mija z celem, bo wiecie, czasami chcemy coś dla was nagrać, jakieś retrogranie i okazuje się, że nie możemy, bo nie działa, nie? Więc to niestety tak działa. Dobra, czekaj, tu te palemki pozabierajmy i 4300. Właśnie ja najbardziej, szczerze powiedziawszy, lubię zaczynać te mapy. Nie wiem dlaczego, ale ja wolę je chyba zaczynać, aniżeli na nich grać. Bo to jest, wiesz, taki początek, nie? Że musisz tam wszystko, wiesz, no tak, że musisz to wszystko dojść same. Tak, tak, dokładnie, tak, no. Tak. Czekaj, zaraz, przecież mamy tu cudrena, co ja kombinuję. Ty był tak jak zawsze, jak koń pod górę. No, zapomniałem, że tu mamy i chyba nawet będzie full. Oczywiście, że full drewna, więc już nam jest drewno niepotrzebne. Tu mamy spichlerz, tu mamy warsztat. Minusem tego jest... Naprawdę, ja sobie mogę zmienić lokalizację tego? Serio? No to weź to przenieś gdzieś tam, gdzie ci będzie bardziej pod rękę, nie? Ale wiesz co? Widzisz, on jest zablokowany, ja nie mogę zmienić jego położenia, bo z reguły jest tak, że jak je położysz, to one się obracają, nie? Mhm. A tu się nie da. No, on się trzęsie, galareta. Więc właśnie, więc zostawmy go może w tym miejscu, w którym jest. To ten warsztat, widzisz, warsztatu też nie mogę ruszyć. Więc już niestety zostawmy go tak, jak jest. Kurczę. Dobra, to tam, wiesz, ryba w sumie. No halo, budujcie to, ludzie. Ile to ma procent? 33. Ty ziomek, czy tu można łowić gdzieś ryby? Bo ja bym wam dał łowiectwo, ale chyba się niestety nie da tu nigdzie. Chińczyki, z tego co wiem, chyba mogli łowić tutaj. Też nie. Tu jest łowisko. No to trochę daleko. Niezbyt fajnie. Uczeń budowniczy. A tutaj, mój drogi, jest kolega, którym, uwaga, możemy rzucać do woli. No i ty się oczywiście bierz na nim wyżywał. Wiesz co, Wojtek? Słuchaj, to jest... koleś, którego ani się nie da zabić, nie da się nic z nim zrobić, nawet go nie utopisz. Naprawdę? Tak. To jest po prostu jakiś koleś, który jest... Dlaczego, tak? Nie wiem, to jest po prostu koleś, który jest nieśmiertelny. Jak klikniesz S, on jest aktorem. Jak widzisz, ma, powiedzmy, wiek 20, życie 60%, tak, jedzenie 57. Ale to nieważne. Nawet jak mu spadnie do jednego, to on i tak po jakiejś chwili się, wiesz, ogarnie na nowo, jakby nigdy nic, nie? Mhm. To jest w ogóle... O, dzień dobry. Budujecie świątynię? Bardzo mnie to cieszy. No wiesz, czas najwyższy, nie? Mhm. Ile tu? O, super, wymagane drewno 0. Pięknie. To wygląda jak taki wielki czop. Jaki czop, Maciek? Chcę coś palić. Jak portal. No, no, do Erebusa. To. Dobra, no skończ. 76% i myślę, że te kamyczki to tak ustawimy. O, jeden tutaj, drugi tutaj, trzeci tutaj, a i to jakiś czwarty, może potańczycie tutaj wam ustawię. O. Może potańczycie. Może potańczycie. A może oni nie mają ochoty na lambadę? I a co? Może jednak mają. A czekaj, bo tu jeszcze a mamy może jednak dwa nie? Rusztowania, to właściwie mógłbym tu już ogarnąć jakąś siedzibkę i może tutaj ktoś będzie miał widok na ten. O, patrz, ktoś będzie miał widok na... Chociaż w sumie tak na skarpie na mieszkać. Na rabarbar. Na skarpie mieszkać to tak kiepsko, ale zrobimy im... O, tak. I tu zobacz, będą sobie wchodzić, a tu będą mieli... Zobacz, nie chciałbyś mieć takiego widoku, patrz, z domu? O. Widział pan? No w sumie. No pewnie, że tak. Myślę, że ci ludzie tu będą bardzo szczęśliwi. Tak mi się wydaje. O, wybudowali nam agora. Teraz proszę mi ładnie świątynię. O, świątynia też się zaraz wybuduje. Dobra. Halo, świątynia. Halo, świątynia. 98. A już chciałem powiedzieć, Wojtek. O, zapisywanie. Dobra, no. Mamy, no. Myślałem, że się znowu zatnie. Nie, 7 minut nie minęło. Czekaj, zbierzmy jeszcze im to drewno stąd. Widzę, że się sporo go narobiło.
nawet bym powiedział bardzo dużo. I wrzućmy im tutaj, żeby budowali nam spichlerz i ten. O. No i teraz jak widzisz, mamy znowu zasięg naszej mapki. Mhm. Więc będziemy musieli znowu... Ładny i dostojny. Tak, więc będziemy niestety czy niestety na nowo musieli wszystko ogarnąć. W ogóle nie wiem, czy widzisz, to jest śmieszne, że zrobiliśmy spichlerz, a już możemy do niego wrzucać drewno, pomimo tego, że on nie jest postawiony. Wiesz co, tak. To jest taki pewnie no. Małe budzi, budzi. Pewnie tak, pewnie tak. Dobra, mamy co do drewna. Aha, bo wy tu budujecie pierw ten dom, serio. Naprawdę, dom ważniejszy niż spichlerz. No niestety. Trzeba mieć gdzie stawiać jedzonko. Czekaj, weźmiemy tutaj, o, dzień dobry. Tu jednego budowniczego damy. Myślę, że będziemy mieć więcej budowniczych, ale przynajmniej może się tym... Uczeń drwal. Żaden drwal. Żaden drwal, halo, budowniczy. O. Uczeń budowniczy. Dobra, wymagane drewno 0, wymagane drewno... No? No, halo, dotykaj to. 1340. Wojta, ty po prostu dzisiaj, ja nie wiem, co się tam ci dzieje. No ja też nie. Aha! Co aha? Nic. Nic? No 230, serio. 119. Dobra, 0. Okej, okay, tutaj nam ogarną jeszcze później agorę do modlitw. No, więc na razie idzie nam, słuchajcie, póki co super. To wszystko musi się nam ładnie porozrastać i jak tylko dojdziemy i właściwie do takiego momentu, gdzie będziemy już mieli zasięg do wioski tych Hinoli, to będzie trzeba ogarnąć. Tylko że będą nam też trochę utrudniać dostanie się do naszego chowańca, ale to swoją drogą, to właśnie później zobaczysz te wszystkie właśnie misje. I tak. No właśnie, jestem ciekawy tej misji takiej, wiesz, o właśnie tej. No tej, to tej, to jest tu. Z tym panem. Jaki paskudny. No, to jest taki, wiesz, cingi, cingi, ciangi, ciangi. Co? Nie wiem. Nieważne. Oho, chowaniec znowu się drze. Biedny. Aha, 7 minut. To ja się napiję. 7 minute challenge. No. To wiesz co? Musimy, musimy skończyć odcinek przed wpół, żeby nam się gra nie zacięła. A, naprawdę? Znaczy przed 30 minutami. Ewentualnie, o, następne zacięcie będzie oznaczało, że odcinek zbliża się ku końcowi. O, to akurat tak. Będzie pół godziny. A, o, jeszcze oczywiście kamerka mi uciekła. Halo, halo, wyspa. Wojtek. Czemu ja słyszałem Wojtek w prawej słuchawce? Halo, Maciek. Bo ja cię wołam. All the time. Czemu żeś mi to zrobił? Co? Mówiłeś tym filtrem dziwnym. Jakim filtrem dziwnym? Ej, no nie bez kitu, no słyszałem w lewej słuchawce Wojtek. Nic nie powiedziałem. Kłamiesz mnie tu. To jest nagrane. Nic nie powiedziałem. To jest nagrane, ja sobie to przesłucham. Chyba, że to gra mi coś powiedziała. Ale nie, no jak, Wojtek? Nie. Ty to powiedziałeś, mamczuchu. Nic nie powiedziałem. Dobra, dobra. Ja już swoje wiem. Ja to przeanalizuję. Mam twoją próbkę głosu, więc sprawdzimy, porównamy. Jak nie, to ci dramę zrobię. No. Jak ci zrobię, to cię braknie. No, chyba, że ciebie braknie. No. Się skończy. No niestety. Mi brak słów i cierpliwości po prostu. Czemu mi tej agory nie budują? Halo? Chcę, żebyście się modlili, bo to są fajne cuda. Nie ma. No jak to nie ma jedzenia? No, bo mamy duży problem, będziemy mieli bardzo duży problem z jedzeniem. O, czekaj, przyszli tu, widzę, idą wszyscy budowniczy. To ile ma procent? 48. 20. Dobra. Myślę, że się ogarną w razie czego w miarę szybko. Może jeszcze jakiegoś rozpłodnika zrobimy? Uczeń rozpłodzi. Ty byś tylko rozpłodził to wszystkich, ty. No żebyśmy mieli więcej ludzi, halo. 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 Wojtek, halo. Kliknij na rozpłodnika. Wojtek, kliknij na rozpłodnika. Na rozpłodnika, Wojtek.
Znaczy normal. No, I'm not. Tak myślałem. And you should know this. I don't wanna know it. Co? Bawi się coś? Oj, bawi. Tak? Zgaś, ty już mi powiedziałem. Nie. Zgaś. Nie. O Boże, koleś dostał cudem i się przewrócił. Biedny. Uczeń stolarz. Jezu. Uczeń stolarz. Dobra, zróbmy dwóch stolarzy. A może nawet trzech stolarzy. Halo. Ty będziesz stolarką, uczeń bo ty kobietą halo. Jesteś, tak. To jest stolarka. Stolarka. To jeszcze musimy do kompletu Wojtek śpiewarkę je znaleźć. Tak, definitywnie. Definitywnie. Czekaj, im tutaj trochę drewna podwędzę. Ile tam było? 16 tysięcy? To 10 tysięcy możemy zninjować. Coś około, no. Dobra, 10 tysięcy. Dzień dobry, niech mi się robią te. Wymagane drewno 0, więc zaraz powinni nam to ładnie wybudować. A kiedy nam wybudują agorę do modlitw? O, widzisz? Już nam się ładnie zaczyna powiększać, bo wcześniej dochodziło tutaj do mniej więcej cuda, nie? No tak, już jest tak, więcej, tak. Także do cudu. Do cuda. Do cuda. Cudu! Ogłaszają. Halo, spichlerz. No już, kończcie to szybko, bo chcę wam wrzucić to drewno do środka. Halo. Halo, Hans. Tylko mi nie mówcie, że będziecie wymagać drewna, bo was zaraz... Chociaż w sumie zebrałem całe drewno. No, ile jest procent? Ty patrz, 99%. No weźcie to, skończcie. Halo. No jeszcze, poczekaj sekundkę no, jeszcze. Nareszcie. Ty strasznie będę cierpliwy ostatnimi czasy, strasznie. No skończ. Patrz, skończyli, nareszcie. No i mamy spichlerzyk piękny, zobacz jak zbliżamy się jest. Do magicznej 30 minuty nagrania. Zbliżamy się. Zbliżamy. Dobra, wrzućmy im tu sporo drewna. Znowu chowaniec się drze. Biedacek. Bo w ogóle, jak na niego naklikniesz, to zobacz jakie on ma uszkodzenie. 98%, głodu ma 95% i nie jest zmęczony, to jest hit. No ale jest biedny, tam taki stoi zamrożony, Wojtek, proszę go uratować. No, staram się. Staram się jak tylko mogę. A ten koleś, którym rzucałem wcześniej, nie? Jak się koło niego no. przeleci, bo ty nie słyszysz niestety dźwięków z gry. Ale jak no się niestety. Przyleci, to zostaw mnie, nie jestem tego wart. Naprawdę? Tak, tak mówi. No, dobrze. Tutaj domki nam się ładnie ogarniają, jest wszystko ok. No tak, tylko że muszą nam jeszcze zbudować agorę, ale to myślę, słuchajcie, że już zostawimy na następny odcinek, zwłaszcza, że wiem, że gra się zaraz zatnie, więc my w tym miejscu sobie na dzisiaj skończymy. Także dokładnie. Myślę, że tak, zaczniemy od wybudowania agory, pewnie będziemy rozwijać dalej wioskę i tutaj myślę, że chyba uda nam się dojść już do tej pierwszej wioski Chińczyków. Więc myślę, że spokojnie uda nam się ją ogarnąć. Także cóż, ze mną był Maciek. Byłem. W ogóle zobacz, nasza świątynia zaczyna się robić powoli zła. Ale to wiesz co, Wojtek, na początku zawsze tak jest, a potem się ładnie wszystko prostuje. Wiem, właśnie nie wiem dlaczego tak jest, no ale to nieważne. Także cóż, my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Jeżeli wam się podobało, zostawcie oczywiście łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na wszystkie social media i do Maćka również na kanał. I na tle tych pięknych, kwadratowych ptaków. No, przy okazji, u Maćka jest seria z ptaków. Tak. Wojtek, to brzmi dziwnie. No co? Pokazujesz ptaki, no. Grasz ptakami. No. I się no bawisz tak bywa ptakami. Czasem, no. Słuchajcie, on się bawi ptakami tam, także idźcie zobaczyć The Sims 4. A jeszcze, bo śmieszne, to towarzyszy mi Tula. Tak, i się razem bawią ptakami. Także, no cóż. No nieważne, nie wnikam. Dobrze, słuchajcie, także my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Ze mną był jeszcze raz Maciek.
Byłem, byłem. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć i do usłyszenia w czwartek. Pa, pa. Cześć.